Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam dziś w świat matematyki i Minecrafta. Matematyka wydaje się być zmorą wszystkich uczniów. No, połączenie ich z życiem bywa trudne. Na szczęście z pomocą przychodzą nam takie zeszyty jak Matematyka, Mega Zadania, Minecraft. Jest to nowa seria wydawana przez wydawnictwo HarperKids, bazująca na tym, że dzieci są zainteresowane grą. Już wielokrotnie uczeni przeprowadzali badania na temat tego, w jaki sposób dzieci reagują, dzieci i młodzież, w jaki sposób reagują na wykorzystywanie gier w czasie nauki. Okazało się, że zadania podsuwane pod pozorem wyzwań z gry były szybciej, lepiej rozwiązywane, a same problemy podsuwane matematyczne sprawiały, że no, dzieciaki szybciej uczyły się różnorodnych, nowych umiejętności matematycznych. No i tutaj właśnie te zeszyty adresowane do różnorodnych odbiorców w różnym wieku, bazują na tym zainteresowaniu Minecraftem. Każdy z tych ćwiczeń zawiera bardzo ważne, podstawowe rzeczy, które uczeń musi się w ciągu roku nauczyć. Czyli jeśli prowadzicie edukację domową, możecie się pożegnać z podręcznikiem i śmiało sięgnąć po te zeszyty. Jeśli potrzebujecie konspektów przeprowadzania zajęć, to te także znajdziecie w internecie, są dostępne. Tutaj każdy dział jest nieco innym światem, nieco inny poziom trudności jest. Jedno, co łączy te wszystkie ćwiczenia, to poruszanie tych wszystkich ważnych działów w każdym z zeszytów. Do tego mamy tutaj dostosowanie poziomu trudności do wieku. Młodsi odbiorcy mają prostsze zadania z mniejszymi liczbami, wymagające mniejszego zaangażowania i mniejszej ilości czynności. Starsi mają dużo większe cyfry, dużo bardziej rozbudowane zadania i też proponowane lekcje są dużo dłuższe. Polecam i do zobaczenia.